Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na Enkriku. W dzisiejszym odcinku... Oj. Zbiorę owsa. Oczywiście kosimy sobie owiec dzisiaj. A, tempomatu nie włączyłem, no tak. Więc zbieramy sobie owiec, nie wiem ile go skosimy, najlepiej żeby cały. To jest 14.58. Dobra, kosimy ten owiec, coś się wymyśli. Nie wiem. O, snapa dostałem. Dobra, szybki snapik. Otworzony. Powiem wam, że... No, nawet sypię ten owys. Aż tak tragicznie tego owsa nie będzie. A ten owiec był tylko ze względu na to, żeby słon mieć, był zasiany, więc... Kółko naokoło pola zrobię, wiecie? Się zastanawiałem, czy teraz nie przeciąć się, ale jednak stwierdziłem, że zrobię kółko naokoło. Eby też pokosy ładnie leżały. Znaka nie skosiłem? Nie. To najważniejsze. No i tak sobie kosimy. To tak jak te długie będą skoszone, to wtedy te krótkie to już tam wita. To już w miarę szybko pójdzie. Promocja chyba była do 16 jest. Ale nie wiem. Zaraz zobaczę na Steamie. Też wy i tak ten film widzicie dopiero w... Piątek czy w środę? Nie wiem, albo w środę, albo w piątek. Ale chyba w piątek. Albo w środę? A, nie wiem, sam już. Bo dzisiaj jest 9 maja i jeszcze jest promocja. A jest napisane do kiedy? A, tu jest napisane, dobra. Za 4 godziny, czyli do 19 jest promocja. Niestety 10 groszy tylko. Wiem, co... Powiem tak, co tydzień będę chodził sobie do Żabki, w piątki, albo w poniedziałki, obojętnie. Będę sobie co tydzień do Żabki chodził, będę stówkę kupywał. 4 tygodnie, 4 stówy. Wtedy jak będzie na Dzień Dziecka promocja, bo myślę, że na pewno będzie. Bo zawsze na takie dni były.
Ale na pewno wyprzedaż na początek lata będzie. Czyli tam 20 któryś czerwiec. Za półtorej miesiąca. Więc jakby tak zebrać sobie 6 stówek na Steamie, czyli to wszystko powydawać. Wiadomo, kupić sobie Eurotruczka. Znaczy mam Eurotruczka, tylko sobie dokupić dodatki, resztę, co mi brakuje. Bo na pewno wystarczy. I wtedy farmingi sobie dokupić. W sensie dodatki do farmingów, a może tak bardziej, a nie farmingi. Bo farmingi to ja mam na Steamie. Oprócz 15, ale myślę, że 15 też sobie raczej kupię. Na Steama tą płytową sobie odinstaluję. No wiecie, ale żeby godzinki były liczone to raz, a żeby mieć DLC też nie. Chociaż i tak pewnie nigdy ich nie użyję, ale wiadomo. Zawsze lepiej grę mieć w całości kupioną, wszystko co się da na maksa. Bo ja po prostu lubię te gry. Takie są trochę szare kolorki dzisiaj. Z tego względu, że jest zachmurzenie, ale to nic nie przeszkadza. O, szok ustalił się w kukurydzy pierwszy raz w historii. Gospodarstwo. Dobra, później trzeba będzie obejrzeć. A ja chciałem coś zobaczyć. Na YouTube, nie na YouTube, na YouTube tak. Bo chciałem zobaczyć, kiedy ten film leci, tak? To chciałem zobaczyć, to pamiętam. YouTube Studio. I dobra, trzeba wyjść do tego filmiku, bo wiedziałem, że już prawie pełen dzwonek jest. Stwierdziłem, że raz koło, żeby też za dużo nie robić tych przejazdów naokoło, bo wiadomo, potem te kostki będą latać. To już pewnie i tak nie będą latać te kostki, ale wiecie, o co chodzi. Jakby sobie nie problemu nie robić, tak. A tyle to ja sobie kombajnem nawrócę. Zawsze się na jeden poprzeczek nawracało i jak się słomy robiło, to filtra się da radę. Szczerze mówiąc, ja zazwyczaj raz dookoła objeżdżam, bo więcej mi się nie chce raz nigdy. Kiedyś. Albo w starych farmingach. Bo w tych nowych, jak się rozwijam, to nie, ale w starych farmingach, czyli 13, 15, jak sobie kosiłem pole, to zawsze sobie trzy razy dookoła pierw objechałem, i potem dopiero sobie paskami kosiłem. No, John Deere'a wziąłem sobie do przyczep, no bo były z przyczepami. Owsa 10,5 tony z kółka i przejazdu prawie całego. Ten zestaw będzie pełny na pewno. A czy coś więcej? Czy coś więcej z tego będzie? W sensie chodzi o tony owsa, to nie wiem. Zobaczcie, jak to wygląda na treści. No właśnie, tak sobie myślałem, że to jest na środę, że to jest na środę. To jest na 10-11 maja. To jest na 11 maja. A na piątek będzie choć belerem, ale to sobie w środę nagram. Choć belerem sobie w środę nagram, bo będę o 13.30 w domu. O 14 w zasadzie będę w domu. Tak, bo tu będzie 14 już. No bo o 13.30 kończy lekcję. 13.30 kończę lekcję, więc... No, więc o 13.45 mam autobus, tak? No. Ile mam? Do szkoły zawsze 20 minut. Znaczy po lekcji mam 20 minut czasu na autobus. O, tak chciałem powiedzieć. A że ja ze szkoły zazwyczaj idę tak... 5 minut. Tak zazwyczaj 5 minut, bo ja zawsze szybko chodzę. Ale zazwyczaj 5 minut chodzę. No czasami, chyba że mega nie się musicie tak szybko iść. Tak 6-7. Do 7 minut, nie? Ale to już naprawdę mega wolno bym musiał iść, żeby 7 minut iść. Zazwyczaj to jest 5 minut.
No i tak to wygląda. Wtedy jeszcze muszę na dworcu stać 10 minut, bo zawsze jest 13. Czekaj, jak to jest? Jak ja wychodzę zawsze 13:25, to zawsze 32 jestem na dworcu, tak? Czyli 10 minut jeszcze na autobus będę czekać. Też wiadomo, że 13:25 równo terenu szkoły ci nie wyjdzie, tak? Bo 25 to się z klasy wychodzi, zanim się ze schodów zejdzie, to zejdzie tam 40 sekund do minuty, więc zanim opuszczę teren szkoły, to jest 13:27, więc 13:32, coś takiego, zawsze jestem na dworcu, 33, coś takiego. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Tyry, tyry, tyry. Dobra, fajnie to wygląda. Profil, o właśnie, profil chciałem zobaczyć. Na dzisiaj 257 godziny nie bije. No bo nie da rady. Bo ja po tym odcinku dosłownie nagrywam go. Zwijam się z farminga od razu, raz, raz. Zwijam się z farminga i lecę na 19. Bo o 17 mam odpalić save'a, czyli za godzinę 50 minut. A w tym czasie jeszcze muszę zdążyć nagrać timelapse'a z Facebooka, żeby był dla was pod odcinek. Żeby był na czwartek dla was odcinek. Więc muszę timelapse'a dzisiaj nagrać. W zasadzie mogłem już to trochę parę dni wcześniej zrobić, ale dobra. A dzisiaj po tym odcinku by była 15:30, to bym zdążył jeszcze odcinek sobie nagrać głosowy. 40 minut, wtedy bym sobie to mógł jutro, czyli we wtorek, łączyć sobie. Wtedy cały środę mógłbym przesyłać, czyli całą środę, no pół środy praktycznie, tak? Bo to bym był 14 w domu, to od 14 do 22 to jest sporo czasu. 8 godzin, tak? No, 4, 6, 3. Czekaj, to jest 2, 4, 6, no 8 godzin. A on by ważył gdzieś około 6 giga, 7. Więc jakby ważył 7 giga, to bym go przesyłał jakieś 6,5 godziny, coś takiego. No więc myślę, że do tej 20:30 by się przesłał, tak? No i tak to wygląda mniej więcej. Ile mam 6 ton dopiero? A ja muszę powiedzieć w sumie, że dwa pewne przejazdy zrobiłem, tak? W zasadzie to od tamtą. To zrobiłem takie, no to zrobiłem dwa przejazdy. Mam 62%, więc nie jest tragicznie. Ja też nie nastawiałem się, żeby tutaj rewelacji z tego osa się zebrać. Bo ja wiedziałem, że słabo sypie. A w kolejnym odcinku, w kolejnym, tak, bo nie wiem, czy było słychać. W kolejnym odcinku pracownik będzie sorgo kosił. Tak, pracownik będzie sorgo kosił. Ten będzie odbierał jeszcze masę. No, chyba masę będzie z przyczepami latał. Albo jakiś McCormick, nie wiem. Ale pewnie masę ja zapnę, bo masę taki mało roboczy w gospodarstwie, więc do masę ja zapnę, żeby miał co do roboty. Masę będzie z przyczepami odbierał sorgo. A ja John Deere będę sobie mulczował, tak? Będę sobie mulczował, a duży McCormick, chciałem powiedzieć mazę, duży McCormick będzie stał z prasą i będę tutaj prasował. Wiadomo, że w pierwszej części będzie prasowanie słomy, żeby to raz zrobić, a potem jak już będzie trochę nakoszony tego sorga, to
To Halumbulser, tak? Więc myślę, że tak to zrobimy. Myślę, że innej lepszej opcji nie ma. Artysta bez osnapa, pewnie jak tam trawę żegluje w sadzie, ale to ja sobie później obejdzie. Bo ja muszę sobie zobaczyć na dzienniku sobie szybko. Więc na spokojnie. E-mail, ten... I hasło było takie, tak. Dobra, już wiem. Zalogowano? Zalogowano, dobra. Bo nieraz piszę, że nieprawidłowa nazwa użytkownika, nie wiem czemu, ale... Ale wszystko działa, więc to jest najważniejsze. Do końca dojadę? Nie dojadę. Nie ma szans, żebym dojechał na tym zbiorniku. Nie, bo 300 kilo zostało. Ale dużo do końca mi braknie. Parę metrów. Polski tutaj nie... A dobra, jednak nie ma oceny. Myślałem, że ocenę dało, ale jednak nie dało jeszcze. Dobra, zrobimy tak. Mam na kolejne pole jeździ ten makarnik, ale jednak... Jednak nie jeździ. No niech zostało i tam. Najwyżej trochę więcej będę miał wyjeżdżenia po odcinku. Ale to tam szczegół. Na tym sobie mam 34 godziny. Krowy mam postawione, ale nie kupione. No bo słomy nie mam. Przede wszystkim kiszonki nie mam. Silo stoi, ale kiszonki nie ma. Nie wiem, może trawę zgolę. Kawałek odrosła to trawa, jakby nie było. Ale to i tak jest za niskie, żeby ją golić drugi raz. Tu jest duży teren do kupienia. A, bo to się ten teren tak się kupuje. Nie. Bąki są dopiero tutaj na mapie. 150. 130. 700. Nie, dobra, to już na pewno odpada. Mógłbym sobie kredyta wziąć. Dobra, kosimy dalej. Nie w tą stronę, panie. Tak to ja mógłbym sobie całe pole przejechać. I bym nie dojechał do koszenia, do tego, do zboża. Dobra, idę tyłu. Ten raz przy razie przejadę tutaj, żeby te długie już były skoszone, bo wiadomo, że na krótkim będę mógł się przeciąć. Bo to tamto będzie parę kółek, zanim się zbiornik nakosi.
więc nie będą trzy długie przejazdy, żeby na jakąś zbiornik, tylko tam będzie parę kółeczek trzeba zrobić tutaj za chwilę. A tym przejazdem będę miał wygolone już to długie. Tyry, tyry, ty. Dobra, jedziemy, kosimy to. Dużo już się zostało. To jest mało spa, 27 minut, więc... Akurat ten klin sobie skoszę, to... Będzie co robić. Teraz już krótsze przejazdy, więc to już też trochę inaczej będzie szło, nie? Też wiadomo, że nie można liczyć tak, jak to się liczy na długich przejazdach. Bo wiadomo, że na dłuższym przejeździe to zawsze dłużej schodzi, tak? Zanim się dojedzie w jedną, potem drugą. Tu troszeczkę schodzi czas, ale... No takim mega krótkim też nie lubię kościć, bo jest za... mega krótkie też pole nie lubię kościć, bo jest dużo kręcenia. Jak jest dużo kręcenia, to wiadomo, że tym trzeba... Oj, anuluj. Na serio, bo tutaj nie widać tego, ale to jest tak jakby żyd. To jest niedocięte. Nieważne. Tam nawet słoma nie chce z tego lecieć. Dobra, już wyjeżdżamy. Tutaj to już teraz się słoma będzie sypać. Bardzo mocno. Dobra, dobra, dobra. Ładnie, ładnie to idzie. Ładnie te godziny przybywają. No, teraz widzę, że praktycznie tylko gram w 3 gry na Steamie, bo nie mam więcej gier. Znaczy mam więcej gier na Steamie, ale gram tylko w 3 gry, czyli to jest tak, Farming Simulator 19, Euro Truck Simulator 2 i Farming Simulator 22, to są moje 3 gry, które gram na tym, na Steamie, bo więcej gier nie gram. W CS-a już nie grałem, ostatnio grałem w CS-a tylko po to, żeby skrzynki sprzedać tak naprawdę, ale ostatnio grałem tam chyba w 25 marca chyba tam pisało, dosyć długo, tak żeby sobie poszerzać, to nie grałem. Ale tylko wiem, żeby sobie skrzynki sprzedać. A tak, żeby się ponaparzać z kimś i turnieja grać, to nie. Dobra. Można. Kurde, właśnie nie wiem, czy ten żyd nie zostanie. Zobaczymy. W sumie mogłem się przeciąć. Zrąbałem. Mogłem sobie dwa przejazdy dalej jechać i przeciąć. W sumie jak jest wjazd ze skosa, to jest w sumie łatwiej się wciąć, niż wyjazd ze skosa. Pieta co chodzi.
Ma. Aktywny 5 minut temu nie byłem. W sumie można powiedzieć, że to jest taki prawdziwy ten krótszy przejazd jeden, tak? Że od tego przejazdu dopiero się krótszy przejazd zaczynają. Bo tamten poprzedni to wiadomo, był taki sam długi jak ten jeszcze jeden wcześniej. Ale mówię, teraz to będzie szło. Teraz to dopiero będzie szło. Raz, dwa i tutaj się wcinamy. Artysta z Amosa Pawełsa, czy ktoś inny? Artysta, bo kto inny? No, tu już po lewej to już mega krótkie są, więc to też już raz, dwa pójdzie. Tu jest dosyć duży skos, więc tutaj też szybko pole ubywa, ucieka. Trzydzieści 3% jeszcze zostało, dobra. Dwadzieścia 7 minut odcinka. No, myślę, że. Kurde, tylko to już będzie trzeci zbiornik. Będzie 30, czyli jeszcze 8 ton zostanie. 8 ton wejdzie. Więc myślę, że będzie ciężko to zmieścić. Będzie jakiś tam mały problemik, żeby to wcisnąć. Dobra. Dziesięć tysięcy litrów. No nie, no to na pewno nie da 8 ton. 8 tysięcy litrów. Da. W sumie nie wiem. Tutaj to jest odżagowane. Więc sobie ten długi przejazd tutaj trochę naciągnie, a tam dalej to już wielkie nic będzie tak naprawdę. Te trochę trzeba będzie chyba w zbiorniku przywieźć. Albo zrobić tak, żeby nasypać te przyczepy. A resztę. Nie wiem. A resztę to na skup zawieźć. Gdzieś na jakiś pobliski skup. No chyba, że tam będzie 100 kilo, no to się nie będzie opłacać. Jak będzie 100 kilo, to wtedy najwyżej na ziemię to wysypie i finał, nie? I się to kultrem przejedzie. Też nie będzie problemu. Więc spokojnie. Dam radę. Sypam to szybciej. I grzejemy. Dobra, złożę tą rurę, żeby nie było problemów. No i dobra. Już teraz się zwęża przejazd. Dobra, cyk. Powoli. Wolni. Dobra. I ogień. W sumie trochę za szybko spuściłem ten header, ale w sumie lepiej za szybko opuścić niż za późno, tak?
Bo wiadomo, że jak za szybko, to sobie dojadę, tak? A jak za późno, no to że będzie omijak. Więc nic złego się nie stało. Nie wiem, zobaczymy jaką tu miniaturkę, ale tu na pewno się mi to nie da. Więc na spokojnie wejdzie co na przyczepy. Bo to już tak naprawdę tylko taki klinik mały został, jak widać. Dobra, trzeba odpalić pewną rzecz, czyli gogle chrome. Tą zakładkę, dobra, i trzeba poczekać, aż się film zakończy. Co on znowu chce? W grze. Dobra, nie wiem. A, to był ten film, dobra. Nie wiem, co to był za film. Dobra. Ostatnie dwa. Nie dwa, tylko trzy. Ostatnie trzy przejazdy i finał. I finał odcinka będzie. 15. No mamy 40 minut, tak? 32, no. Więc będzie 35 minut akurat. Coś takiego. Może to i dobrze, że nie dało podmiot eksperymentom, bo przynajmniej na transport to zmieszę, tak? A tak bym miał problem, żeby gdzieś to ucisnąć. Więc nie ma problemu. Tu z 5 ton będzie. Chociaż... Właśnie nie wiem, czy będzie 5 ton, czy data z tego tona, ale... Ale zobaczymy. Raczej nie da z tego tony. Na pewno nie da to. Dobra, dobra, dobra. No i ja ten ostatni przejazd to sobie na sieczkę zetnę. Chyba, że zrobię taki myk, że jakoś mi się uda to dokleić do tego pokosu, co jest naokoło, ale to raczej się nie uda. No i dobra, skoszone, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał i wpadajcie na kolejny film. Trzymajcie się cieplutko, cześć! No, tutaj na sieczkę to zwalne. Tak jak było mówione. No i dobra, dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć! Pa, pa.